zastępca. Ciekawe, czy na najwyższym poziomie złej kalmy ten niebieski ptak zniknie. Dobra, zobaczmy. Moce. Mogę coś tu odblokować, czy nic? Na razie nie. No to będę dalej zbierał odłamki w takim razie. Dobra, tutaj ogarnięte mam wszystko. Mam jeszcze 4-5 dzielnic do zrobienia po tej części miasta. Mam nadzieję, że tu nie będzie gdzieś się leciał na kolejny część. No i tu jest chyba zadanie poboczne z tego co widzę. Tu jest główny zamek, tu jest zadanko poboczne. Nic trudnego. Dobra, to let's go. To już fajna tutaj rzecz jest taka zaimplementowana, co w sumie nie wiem, czy ktokolwiek zauważył jak na razie. Że w miarę jak... Zaraz mówię po polsku, raz po angielsku. Quality game. Nie wiem, czy zauważyliście, ale no, w trakcie jak rozwalamy, robimy te zadania poboczne, to się mniej kręci tych, powiedzmy, strażników, tych dozowców całych. Coraz mniej. Miasto wydaje się być takie, nie wiem, jaśniejsze, cieplejszych barwach. Spokojniejsze. Wysysam cię. Ciekawe. Ej, czy w ogóle mi się zmienia wygląd, czy coś? Bo fajnie się zmieniał akurat wygląd. Fajnie się wygląd zmieniał w pobiejszych dwóch częściach. Ciekawe, czy tutaj też coś takiego będzie w miarę upływu fabuły. Przecież kalmy. Dobra. Tainos Agentos. Dobra, muszę znaleźć wujka Fu. Ty nie jesteś wujkiem Fu. No patrzcie, ludzie zaczynają sympatyzować z tymi oprawicielami, bo tylko, bo dlatego... Nie, dlatego, że ja jestem zły. Dlaczego? No to jest całkowicie zrozumiałe. Ej, jestem ślepy, bo nie widzę wujka Fu. Gdyby nie te jego moce, dołączyłbym do DUP. A ty gdzie? Nie masz prawa tu wchodzić. Spoko, spoko. Ciekawe co zrobią. Będą strzelać czy coś, a już szyją mnie. Co za typy. Poczekajcie, ja tylko szukam wujka Fu. Widzieliście go może? Ej, ale to jest całkiem spoko, że jak nie podłączę do nich, by on... No, nie podnoszę na ich rękę, to nie strzelają. No popatrzcie, twórcy zaimplementowali... Zimplementowali. Obiecałem dzieciakom, że pójdziemy do zoo. Proszę natychmiast opuścić ten teren. Fajnie, że zaimplementowali prawa ludzkie. Tego na Wi-Fi to po prostu wtykasz ogniazka i tyle. Powiem na telefonie. Wiesz, że jakbym jeszcze wiedział, jaki model mam
kupić, to bym pewnie od razu kupił po wypłacie, tylko że się cholernie nie znam w takich rzeczach. Ej, gdzie jest wujek Fu? Cześć, psyk. Tu nie mogę znaleźć wujka Fu. Dobra, już idę. I tak wy mnie nie obchodzicie, obchodzi mnie tylko wujek Fu. Jego nie mogę znaleźć za żadne. Skalby, znalazłem go! Gdzie on jest? Ała! Dlaczego tam jeszcze lecie? No, i kto tu na kogo poluje? Przepraszam, przestańcie do mnie strzelać. Sam się doigrałeś, no sorry. To nie ja podnosiłem rękę. I'm out. Wysłałem na ceny dowodzenia. U, spoko, dzięki. W takim razie ogarnę. Albo po tej wypłacie, albo po następnej. Bo wszystko zależy od tego, ile dostanę wypłaty i ile będę musiał wydać na IM. Gdzie tu? A, jest tu kamerka. No dobra, trzeba zdobyć odłamki. A, tam znikło, dobra, widziałem. No nie strzelajcie do mnie, tylko do Diona strzelamy. Jany boskie, ludziska. Wow, jakie to było fajne! No cóż, 2 LX570 rzucili nam relej po 10 sekundach były sprzedane. O matulko. No czy... Cześć, panie Mystus. Ciekawe, czy byli tam w środku ludzie. Nieważne. Ważne, że jest dym. No w sumie? Właśnie trzymam już taki, wiecie, nieśmiesznych żartów, dlaczego nie nazwali typa zadymiarz, haha. Gdzieś tutaj mamy do czynienia z Dionem i już wiem gdzie. O tak, to lubię. Dobra, tu mam... Ojej, widzę już gdzie mam iść. Tam aż.
No ale dobra, to się da zrobić. Odnoszę wrażenie, że... sterowanie jest troszkę mniej takie naprowadzające. O, fuck. Jak w poprzednich częściach. Fuck! Na miłość boską pomocy! Okej. Właśnie. Jest zdecydowanie takie mniej aimowe. A, chyba na te w ogóle nie mogę wskoczyć. To by wiele tłumaczyło. To zrobię tak, jak to zrobiłem wcześniej, tylko tym razem próbuję dolecieć. No dobra, już prawie wyczyszczona dzielnica. Także szybko to leci. Fajnie byłoby tak oczyścić całą tą część miasta w, na dzisiejszym strumyczku. Także 2 godzinki mi to zajmie pewnie. Ja wam dam wolność słowa. A już wiem, gdzie jest Dion w ogóle. Ej, jak? Już byłem nieśmiertelny. Ty. No cóż. No shit. Ej, ale to błąki na pewno o wiele się lepiej zbiera niż w przypadku pierwszych infimisów. Okna ja mówię nie zrobione, tak? Nie przypatrywałem się. Czy ja wiem, tak normalnie te okna wyglądają. No, normalnie tak mi się wydaje. No. Akurat z tym, że gra wygląda świetnie, to nikt się kłócić nie będzie. Bo wystarczy zobaczyć na to.
Okej, stajcie w dzielnicy, jest dostępne. Nie są mysłów, ja to często powtarzać, powtarzać będę. Dezen, może jest wszechmocny, ale Bogiem nie jest. Przeciwko DOZ, aby spacyfikować protestujących. Czyli po prostu zamknęliśmy ich w betonie. Augustin powiedziała, że wypuści na wolność tego, kto wyjawi jej, gdzie przebywa Telsin Row. Kiedy te betonowe kolce wbijają ci się w kolano, powiesz wszystko, byle tylko jest stamtąd wyjąt. Każdy z przesłuchiwanych przysięgał na grób matki, że zna miejsce twojego pobytu. Pewnie kłamali, ale miej się na baczności. Chcę pobudzić jego boskie moce. Całe ruch trzęsienia ziemi, odsiadania, może zdobędzie się na coś ambitniejszego. Dobre. No! Ha! Bullseye! Tyle odłamków, tyle mocy. Ewentualnie kupiłbym super szybkie GT1060. Przypadkiem GT to nie jest to, co powstało przed GTX? Ja nie wiem, ja się nie znam. Ja przez jakieś 4-5 lat korzystałem z GTX 550. Jeszcze wcześniej jakiegoś AMD, tego pierwszy raz. W ogóle nawet nie pamiętam. Excela ciągnie. No i Ice Tower. No ciągnie trochę. Worlda uciągnie, co? Teoretycznie w tej dzielnicy wszystko za wyjątkiem tak zwanej misji wolnościowej. Dzień dobry, tu telefon zaufania DOZ. Czy chcesz zadenuncjować bioterrorystę? Ratunku! Bioterrorysta na wolności! Uwaga! Ma niezwykły talent malarski! Znam 5600 to GT3 ciągnie GTA 5 na wyjechaj. Jest to 50 FPS. O kurde, ciężko. Rany, ja umrę. Będzie ze mnie zimny trup. Thank you.
Bang. Wszyscy? Pierwsze lepiej używane igielki z Exa. Dziękuję, dobranoc. Lepsze. Ej, całkiem dobre ceny jak za takie dość nowe karty. Dobra, jedna dzielnica jest ogarnięta. To ogarnę w takim razie tą jeszcze dzielnicę i zrobię to coś, cokolwiek to jest. No. No, mówię, mam cel jak baba z wesela. O. No może jednak. No może jednak nie. Tajnus Agentus tu jest ogarnięcia. Gdzieś są złe. Zniszczą cię. Nogi nie są złe. Ty jesteś zły. Lecę ich wybrać, już nie ma wrzaska wapuje. A co? Nie wiem, no ale dzięki tej czasce mogę wykorzystać super atak. Wszystkich. O, jestem jeszcze bardziej zły. O, jednak faktycznie zmienia się. Trzeci poziom mam bycia złym. Ja przed następną misją fabularną będę już niesławnym. Gdzie tak łatwo zdobywa. Ja ci myślałem, że go już załatwiłem.
Mówisz o tym. Już nie ma samochodu. Mogę misję zacząć? Mogę. To jest dobry samochód, dobra. Muszę takiego Johna załatwić. Jesteś Johnem? Nie, ty nie jesteś Johnem. Jesteś Johnem? Tak, jest Johnem. Świnia! Ja wam dam. W pył przemieliłem całą demonstrację. Wahahaha. To mi się przyda. Co to? Koledzy, wiecie, że... W tył zwrot, frajerze! Co żeś powiedział? O, ja wam dam. Tylko mnie nie zabija. Nie ma tak dobrze. Nikt mnie nie będzie obrażał. O właśnie, mówisz tak bitcoina w pył. Spróbuję. Wszyscy mnie nienawidzą. Ciekawe, jakie będę miał zakończenie, będąc złym typem. Nigdy nie powiedziałbym mu tego otwarcie, ale Hank Dodge był inteligentniejszy, niż byłem gotów przyznać. Zanim trafił do nas, zdołał uciec z kilku więzień. Ponadto udało mu się zachować zdrowy rozsądek. Z tym mieli problemy nawet najsprytniejsi osadzeni. Mówiło się, że to on spowodował wypadek konwoju w Salmon Bay. Wypadek, dzięki któremu on i dwóch innych przewodników zdołał uciec. Złe zakończenie. Twoje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Zależy dla kogo złe. Bo na przykład nie. Nie, że lepsze, tylko że złe zakończenie w Mass Effect'cie. W Infamous 2 było całkiem fajne. Znaczy, no, dobre zakończenie też było dobre, no ale złe chyba było, nie wiem, bardziej mi się podobało. Dobra, spoko, tylko już nie krzycz. Muszę kamerę ogarnąć, ona jest gdzieś tutaj. Albo w zasadzie tutaj gdzieś nawet. Przy rogu. Jest. Już mam w sumie trzeci poziom złej karmy, a poziomy karmy chyba są
4 z tego co zauważyłem. Tak powiem, no noise. No! Teraz tylko tam wejść. Pam, pam, pam. No i graficzaki widzę. Ale najpierw zrobię tak okrężną drogą. No i okej, okej. Co my tu ma? Szalony kiub. Proste grzoni się tam strzelają. Ja tu muszę grafiki zrobić. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Co dorysujesz jeszcze temu kliukowi? Puszka sprayu, panie dzieju. Ładne promowanie gefciarstwa, co nie? Czy mogę robić starcie dzielnicy? Jeszcze nie. Są dwie rzeczy ważne i ważniejsze. Trzeba wszystkie mi aktywności poboczne zrobić. Tutaj na przykład za chwilę mamy grafitowanie. Wszechwidzące oko. A tu nie ma żadnych wrogów. Już nie, no po drugiej... No dobra, są po drugiej stronie, ale... Cześć. Pełna moc. Tu gdzieś jest... Dion. Czyżby martwy Dion? W sumie aż mnie kusi, żeby odpalić jakiegoś prototypa. To był bardzo dobry tytuł. Tylko ja. Nie zamierzał. Już wszystkich powyzabijałem. A ciekawe, czy tak naprawdę wygląda graficielstwo. Nigdy się nie interesowałem tym, więc nawet nie wiem, jak oni to robią.
Ale praktycznie tak, takie dają sobie takie bloczki, na tych bloczkach by sprayują. Lepszy. Ha, jakie fajne. Pocieszne. Dobra, to jeszcze mam dwa odłamki, ale dobra, te odłamki ogarnę, jak już ogarnę całą dzielnicę. Ja jestem złym człowiekiem. Dobra, ale jeszcze wcześniej tu ogarnę sobie umiejętności, mam ich więcej. O. Ledwo co zacząłem, już mam wymaksowane drzewko. Przyznaję, że tak, ja mam naprawdę bardzo dobre tempo. Nie grinduje się długo, ale się grinduje. Grinduje się odpowiednio, dynamicznie. Dzień dobry, tutaj pociesznie. Czy chcesz zadenuncjować bioterrorystę? Ludzie, kolejny billboard został zabazgrany przez bioterrorystę. Ojej, co tu począć? Poznaję twój głos. Naprawdę cię to bawi? Niedługo przestaniesz się śmiać. No dobra, pokaż co potrafisz. Helikoptery. Dobra. To jest fajny pocisk dopiero. Nice. One hit, one kill. Taka fala. Fala zbrodni. I kolejna dzielnica moja. Dużo mam tego dymu już. Ja wciąż nie wiem, co to jest ta konwencja z Vancouver. Coś takiego w ogóle istnieje. Dobra, tu mam dwa odłameczki i po tych odłameczkach zajmę się tym poboczniakiem. Czy cokolwiek to jest. Może zrobię jednak platynę w tym Infamousie? Zrobić platynę w każdej grze, którą mam na PS4, o kurde. Byłbym jak taki Jose Gonzalez, kurde. Który stracił pół życia. Żeby zrobić platynę w każdej grze. Łaskocze.
No dobra. Tego dumeczkam po drodze i lecę na poboczniaka. O, grajek, trzeba grajka ubić. Bez zrobienia platynki do 20 godzin. Tylko że wiesz, no, żeby platynę zrobić, to trzeba no dwa razy grę przejść. Nie tylko przejdziemy na 100%. Dwa razy. Hello. No. Ha. Ba, cztery dzielnice moje jeszcze jest do odblokowania, ale wcześniej tego poboczniaka trzeba sprawdzić. No wymiatacze na PS3 to nawet kupowali gejki w pokoju Hannah Montana The Movies. Bez trefy, żeby mieć więcej platyn. Ale no, nie ukrywam, że no, zdobycie takiej platynki jest naprawdę satysfakcjonujące. Spuścizna kola. Kto mówi? Raymond Wolf, reporter. Wow. Halo? Ten Raymond Wolf? Ten dziennikarz, który ujawnił aferę wojskową po katastrofie w Empire City? Świetnie, słyszałeś o mnie, to ułatwi sprawę. Potrzebuję twojej pomocy. Dostań się do parku Sandale, tu wszystko ci opowiem. A, czekaj! Spuścizna kola to był ten. DLC. Za 20 zł. Empire City, New Malay. I chyba lepiej wspominam Empire City. Może było takie, powiedzmy, mniej kolorowe, takie bardziej ponure, brzydkie. W sumie miało takie coś w sobie. I te pioruny pod sam koniec, o Jezu, jak one dobrze wyglądały. Nic tak dobrze nie wyglądało. Dobra, stary. Czego potrzebujesz? Szef mojej redakcji został zatrzymany przez DOZ. Właśnie go przesłuchuję. GTA 4. Próbuję się dowiedzieć. Najśmieszniejsze, że GTA 4 mi się bardzo podobało, ten klimat. Mój ostatni reportaż. Nie chcę, żeby wpadł w ręce DOZ. Jasne. I pod względem fabularnym GTA 4 to jest najlepszy GTA. Wskażą ci naklejki w kształcie ryb. Bądź uważny. Po prostu podążaj za nimi. Udaj się, że jest jedna rybka. Podążaj za rybką. Jest kolejna rybka, dobra. O nie, o nie. Huligan, no co sobie, że huligan? Szukam rybki. Chyba, że to jest już taka fajna rybka. Jest więcej tych rybek, czy to już była ostatnia rybka?
Chyba, że ta rybka każe mi skręcić tutaj. Podążaj za rybą. Jezus Maria, jakie to jest głupie. Taki bedabing to pasuje do bajki, no ale... Dobra, niech będzie. Ej, gdzie ja mam iść dalej? Co z tą rybą? Ej, ludziska, pomóżcie! Mam podążać za rybą, że tu dalej ryb nie ma żadnych. To jest małpa, nie ryba. Tutaj nie ma dalej ryb. O, jest, dobra, są rybki. Rybka. Weź tu znajdź rybkę. No dobra, tu jest jedna rybka, no ale gdzie kolejna rybka? Jest kolejna rybka. Bo się nie słyszało, że... A w sumie kij, przecież co widzę, jest, mam wrogów. Będę jeszcze za śladem wrogów. Spaduwa! Uff. Ale ta fala jest fajna. Znajdź raport Cigulfa.
Darkola, chwilowy przebłysk czy kiełkujący talent? Autor Raymond Wolf. Powszechnie wiadomo, że Cole McGrath zabrał ze sobą do grobu nie tylko zarazę, która siała spustoszenie na całym świecie, ale i wszystkich przewodników. Nie wiedzieliśmy wówczas, że taki stan rzeczy nie utrzyma się długo. Rok później... Czyli jednak dobre zakończenie było tym kanonicznym. Znowu pojawiło się DNA przewodników. Niektórzy mówili, że zaraza przetrwała w zmutowanej formie, ale tym razem nie zabija normalnych ludzi, tylko tworzy nowych przewodników. Inni z kolei twierdzili, że nie wszyscy przewodnicy zginęli, że przetrwała garstka, która teraz przekazuje innym swoje zdolności. Nie znalazłem żadnych dowodów na prawdziwość tych teorii. Sądzę, że DOZ nie mówi nam całej prawdy. Czyli jednak to dobre zakończenie było kanonicznym. Ta historia ma drugie dno. Kluczem do jej rozwiązania jest Augustini i DOZ. Musisz mi pomóc to rozgryźć. Odezwę się. Dzięki, nie ma za co, czy coś. No już. Puścisz na kolano? Widzę, że całkiem spoko DLC. Wolf, znany i lubiany. Ale o jakim Wolfie mówimy? Ja znam przynajmniej dwóch Wolfów. W sumie jednego osobiście sam zabiłem. Hej, masz piochy? Nie. To pewnie Wolf... Jezus, ja w Carbona chyba nigdy nie grałem, znaczy grałem, ale... Tyle co nic. Także nie kojarzę żadnego Wolfa. No... Ja znam tylko Wolfa z Paydaya i Wolfa moją postać. Nie ma żadnego wylotu powietrza. O, jest. Sebastian Wolves Infamous. Ale dlaczego Sebastian? Sebastianie. A nie, to było Jakubie. Jacob. Jacob to jest takie paskudne imię. Nie chciałbym, raczej nigdy nie nazwę nic, co się tak nazywa, już prędzej Jeff. Jeśli już miałbym coś mieszkować. Zadanie specjalne. Była to jedna z gorszych rzeczy, jakie musiałem w życiu zrobić. Kazała mi aresztować wszystkich, którzy mieli pozytywny wynik testu na przewodnictwo. Wyciągaliśmy ich z tych dużych, żółtych klatek, które na pewno widziałeś. Musiałem wyciągnąć z nich 20 osób, które krzyczały i błagały, żebym je wypuścił. Jakaś kobieta zapytała mnie, gdzie ją zabieramy. Powiedziałem, że w bezpieczne miejsce. Gdzieś, gdzie nikt jej nie skrzywdzi, że wróci do domu. Mam nadzieję, że to prawda. Zrobiłem dobrą rzecz. I tak już jestem uważany przez potwora. Agentka moja mogłaby się pojawić. Nie! Wszystko tylko nie ona. Ale nie krakaj, bo tak będzie pewnie. Już wystarczająco przecierpiałem z nią.
Nie chcę tego powtarzać. Już wystarczy, że tutaj dubbing jest całkiem dobry. Nie niszczmy tego. To jeszcze jeden odłamek tu jest. A, bo go po prostu nie wyssałem do końca. No dobra. Tak, robię Tainos Agentos. Te dwa odłameczki. I kolejna dzielnica czysta. Dobra. Idźcie pan w cholerę, dobra. Szukamy Jacoba. Ty kretynie! Mogę go zabić? Obraził mnie. Znalazłem! Jacob mi za chwilę ucieknie. Nie ma tak dobrze. Zróbmy dobry uczynek. Tak, zmieniam. Ej, właśnie zauważyłem, że mi się zmienia wraz z levelem mojej karmy, zmienia mi się obrazek na kurtce. Dopiero teraz zauważyłem. Nie ma dla mnie, to są muzyki. Nie szanujemy muzyków. Wiesz, że patrzę na plecy Delicy, nie dopiero zobaczyłeś? Był maltretowany, ale wypowiadał się składnie. No, to ty łapiesz Pokémon Go. Pisze to twarde plemię. Szukam Pikachu. Powiedziała mu, że miał pozytywny wynik testu na obecność genu przewodnictwa. I że daje mu jedną szansę na dołączenie do niej. Spojrzał na nią i wybuchł śmiechem. Bardzo się wściekła. Jej socjotechnika zawiodła. Wielu udało się nabrać, ale nie twój ziomek. Augustin kazała go zamknąć w Kerdynkę i wyrzucić klucz. Kermolen? Na odchodne rzucił do niej. Kiedy Delsin cię znajdzie, przekaż mu pozdrowienia od plemiona Akumiszów.
No i dobra, zostało mi jeszcze do zrobienia 4 w zasadzie aktywności. Co za Michael Jordan? Michael Jordan. Raise the sun. Nie ma za co. Ha! Jakie fajne. No i dobra, można całą dzielnicę przechwytywać. Ale fajny tytuł. Bardzo dopracowany przede wszystkim. Szkoda, że mało takich gier jest. Lubię te wszystkie aktywności poboczne i jak na razie nie jestem zmęczony. Czy chcesz zadenuncjować bioterrorystę? To co masz na sobie? To ty, skarbie? Chwila, znam ten głos. To ty jesteś tym gnojkiem, który do nas wydzwania, matko! Ciekawe, dlaczego cały czas odbierają? O kurde! W sumie ciekawe, czy go zawsze będzie mieć system kalmy. Jezus, liczę na to. Easy peasy. Bo to w sumie wizytówka Sucker Puncha. No, jakby nie patrzeć. Choć w sumie jakie miał Sucker Punch gry przed Infamousem, bo Sucker Punch jedynie kojarzy z Infamousów. I żadnych innych tytułów. Może znam jakieś ich inne tytuły, ale no... Mogłem nie wiedzieć, że to oni stworzyli. Ale Sakry. Tfu. Ten cały Ghost of Tsushima. Zapytała się całkiem spoko. Sobie kupę robili. A to kojarzę. Nie grałem, ale kojarzę. Tam chyba nie było systemu karmy. O! Oh, o! Oh, tak!
To były rybki, już nie ma rybek. A nie, to nie tutaj były rybki. No i tyle ich widzieli. Co ja? Ja jestem dobry człowiek. Po wy znajdujecie się w nieodpowiednim miejscu i czasie, no. Szkoda, że z tym porzucili, bo... Nie no, bo to była seria przygodówek. Po co nienawidzicie? W sensie Sony porzuciło. A słyszałem o serii Existence, nawet chciałem kupować kiedyś to na PS3, ale ostatecznie to doszedłem do wniosku, że nie będę grał w FPS-y na konsoli. Ja no, ostatecznie jak wiadomo, obgrałem jakieś tam, no ale cóż, dopóki nie zrobię jakiegoś remake'a czy remastera na PS4, to raczej się tykać nie będę. O tak, mam moc. Mam może jakieś nowe moce do odblokowania? Dobra. To będzie cięższe. Zdecydowanie. Okej. Okej, tu mam ten drewniany domek, widziałam go. Czyli tu jest kamera gdzieś. Bardziej na lewo, jest. I tak całe życie uciekać. I leżeć! No cóż. Bywa. A już myślałem, czy by ich nie uwolnić. Nie to nie. O Jany, będzie tu wychodzenia trochę. No i dobra, jedna dzielnica ogarnięta i dwie zostały. Easy peasy, a godzinę gram. Tak jak mówiłem, no w dwie godzinki się wyrobię. W tym strumyczku. Nawet zrobię jedną poboczną. Będzie trzeba tutaj jakoś dojść. Ale to pewnie z biegiem fabuły.
No. Nie mogę trafić sobie w nieruchomy cel. Dopiero co stałem, a tu streamek. Opie, do której ty chodzi spać, że wstajesz? Ja wiem, że szósta, no ale szósta wieczorem. Dobra, szukamy Johna. Johna, John Dona. Johnu. Czy on mnie obraził? Jesteś John Johnem? John John? John John! To ja, ty niepokojny. Sam nie wiem, co we mnie tkwi. Ten sam, choć niepodobny. To lubię. Dobra. John John. Ubisund. Grajcie B34. Ale przecież Batalion jest beznadziejny. Powiedziałem ci, żebyś grał w Team Fortressa, bo jest lepsze. A ty co? Ech. No tak to jest. John John. John John? John John! Co? Tego szukałeś? Już nie ma John Johna. Asenki do Region z Darren Cracked after 3 months. Już skrakowali. Nie, żeby to było coś zadziwiającego. Jeśli 5 odłamków, na co ja te odłamki powydaję? Czy już wiem, że będzie na budynku? Zostawcie mnie w spokoju! Ej, ludzie, ja tylko poksy szukam. Na tym budynku, co? No dobra. Co by tu opieprzał się na niej kepsa? DOZ zaczął korzystać z mocy betonu stosunkowo niedawno. Eksperymentowano z szeregiem innych umiejętności. Pracowano łatwo szkolić. Zadanie to okazało się nad wyraz trudne. Umiejętności roślinne oraz organiczne powodowały rozdrażnienie. Zdolności związane z przewodami były trudne do okiełznania. Papier z kolei nie zapewniał dostatecznej siły i bezpieczeństwa. Rozważano wykorzystanie szkła, ale okazało się, że opanowanie tej mocy nastręcza wielu problemów. Koniec końców stanęło na betonowej mocy Augustin. To dzięki temu została ona twarzą DOZ. Wszyscy żołnierze otrzymali część jej umiejętności. No ładnie. Hello.
dup. Dlaczego dup? O! Żółta farba. Dlatego to się nie widuje za często. Papier. Desi, zdolna z ciebie bestia. Dup. Śmieszek. Ja będę robił z tymi odłamkami, ja ich tyle już mam. Ciekawe, jakie jeszcze moce ogarnę. Szklanka jest w połowie pusta? Niektórzy mówią, że czasem jest pełna. Ani że jest... że ma tylko 50% objętości płynów jakiś tam. O Jezus, to będzie ciężka wspinaczka. Jezu, wejdę najpierw na budynek i z budynka przeskoczę. 81 minut saltuje Falcon Heavy. Co to jest? Zielona farba, tej farby też jeszcze nie było. Ale gościu fajnie maluje. Zdarza się. Fajna minigierka. No, fajna nawet. Niby ciągle to samo, ale za każdym razem coś innego. To byłoby niesamowicie nudne, jakbyśmy mieli dwa graffiti przez całą grę. Czy chcesz
złe graffiti. O Boże, mamy tu groźnego i zniewalająco przystojnego bioterrorystę. Nie mogę oderwać oczu. Już tam jedziemy, kotku. Chyba się polubili. O kurde, snajpier. A jutro? Nie chciałem tego uaktywniać jak wcześniej, no ale... Chciałem go dobić. Ciągle to samo. Przewaga terytorialna. Centrala. Błagać mi się dokładnie. Koniec starcia w połowie dzielnic. Z połowy, czy już połowę dzielnic mam ogarnięte? Czekaj, policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie no, jaka połowa po... Dobra, nieważne. Nie będę się... Nie będę wnikał. Jeszcze została jedna dzielnica do ogarnięcia. Ludzie zbierają tyciowki. 1/5. Widzicie? Ja jestem takim dobrym graczem. Ale no wiesz, no jest taka też rozbieżność między osobami, które ukończyły gry, a które nie ukończyły. Na przykład to wiesz, że TVG robił jakiś czas temu o tym materiał, że jest duża zmierzchność pomiędzy achievementami za powiedzmy ukończoną pierwszą misję, a trofkę za ukończenie całej gry. Te dronisko. Ciągle nade mną lata, a nie widzę nic. Chyba że pode mną. No właśnie. A to już zmienia postać rzeczy. To już zmienia postać rzeczy. Ok,
wszystkie graffiti przy okazji mamy. No, półtorej godzinki w sumie wszystkie dzielnice ogarnąłem. W sumie więc jest możliwe, żeby zrobić. Jest możliwe, żeby zrobić nie tylko 100%, ale platynkę w 20 godzin. Rybaka. Powinni mi za to zapłacić. No. Zostawcie rzeźbę w spokoju. W sumie skoro tu już jestem, ogarnę tego. Polecę pik pik. Za co dostałem tego achievementa? Już połowę, już połowa. Achievementy lecą. Aż miło. No dobra. To teraz tak, poszedłbym na molo. Ostatnie piękne lejs. ...48 dłamku. Na co ja to wszystko powydaję? Jajecznica uskutecznonet? Co? To smacznego demciu i jest album z taką jajecznicę zjadł. No i spadłem do wody. Takie malusinki szpalki wpadłem. ...49 dłonków. Serio, na co ja to wydam? Tyle punktów umiejętności mam. Narastający chaos w mieście to woda na młyn dla Augustiny. Przewodnicy nie mogą koegzystować z resztą społeczeństwa. Jesteśmy zbyt niebezpieczni. Spójrz na to z ich perspektywy. Kiedy normalny człowiek ma zły dzień, może wybić dziurę w ścianie albo zniszczyć samochód.
Kiedy przewodnik ma zły dzień, ofiary liczone są w dziesiątkach. Nie jestem jak Augustin. Nie mam wielkiego planu. Wiem natomiast, że nie chcę spędzić emerytury na strażeniu sąsiadów. Albo co gorsza, w więzieniu. No i ładnie. A ty co, uciekasz? Widzisz? Ciemność widzisz! Aha. No tu mamy fabularniaka i prawie wszystkie dzielnice w tej połowie miasta zaliczone. Dobra, Tainos Agentos. Uleczy się. To znaczy, że jestem dobrym człowiekiem. Szukamy Adama. Znalazłem Adama. Ej, nikt nie lubi, jak się go szpieguje, lamusie! Gdzieś tutaj jest... Znowu na tym? Tak? Znowu na tej całej butlo coś... Co się to draństwo nazywało? Ale się sfiksowali na moim punkcie. No to rysujemy. Sushi! Rasizm. Ale utalentowany rasizm. Stylowe. Stalcie w dzielnicy jest dostępne. Dobra. Wszystko w swoim czasie. Na razie trzeba tego ogarnąć, albo łameczka. Kilka tutaj odłameczków, kamera i kolejna dzielnica moja. Tak jak mówiłem, półtorej godzinki i wszystko jest ogarnięte. Zapomnij o nim! Okej.
Tyle odłamków. Nie ma tu nic do oglądania. Kolejny achievement. Łowca achievementów. Co? Kto? Jeszcze wszystkich załatwiłem. Z dodatkiem. No tutaj pod mostem. Za. Z widokiem na te, to z tej strony jednak. Nie. No, jeszcze jeden odłamek został w tej dzielnicy. Dobra. No. I można przejąć dzielnicę. Mam super, ja tak widzę, więc easy peasy. Że cię nie trzymał, chłopie. No zadzwońmy na naszego cukiereczka. Co tam u niego słychać? Dzień dobry, to telefon zaufania DOZ. Czy chcesz zadenuncjować bioterrorystę? Tak, tu Delsin Rowe. Daj z siebie wszystko. Proszę czekać. Easy peasy, wszyscy. Aż się nawpierdzielałeś, o Jezus, dobrze. Przesunęli start, haha. Proszę czekać, funk. Aby przekierowano cię do centrali, wciśnij 1, aby wcisnąć 1, naciśnij 1. No. I teoretycznie pół miasta jest już moje. Tylko została ta druga część, ale to już... Tam się dostanę już z biegiem fabuły. Ale tu wszystko zrobione. Trzeba tłucić fabularką. Miasto pełne dymu. A sama się ratuj. Tak.
sztandarowiec. Litości. Call MCGS Electronics. Ciekawe, do czego to jest odniesienie. Bioterrorysta? Tak, wiem. Czy mógłbyś nie używać tego słowa na B? Którego? Bioter... Dokładnie tak. Dozowcy wycierają sobie tym gębę, a potem ludzie się nas boją. Mniejsza o nazewnictwo. Trzeba go namierzyć i zobaczyć, co wie na temat Augustin. I wyssać jego moc. Okej, niech ci będzie. I wyssać jego moc. Mówię ci, dam radę. Na rogu Piątej i Briar znaleźli ciało. Idź tam i zbadaj sprawę. Ale pamiętaj, pełna konspira. Neony. Słuchaj, Delsin, na miejscu zbrodni będą policjanci, rozumiesz? Nie dozowcy. Wiesz, stoję za tobą murem, ale zabicie policjanta. Dobra, dobra, niech będzie. Ustawię fazery na ogłuszanie. Dobra, zrobiłem to po twojemu. Ominąłem mundurowych. Dziękuję. Na cholerę mi supermoce, skoro nie mogę z nich skorzystać. No, tylko się nie rozpłacz, braciszku. Ile neonów! Znalazłem ofiarę. To na pewno robota przewodnika. Widać rozmach. Dobra. Cyknij kilka fotek na miejscu zbrodni i prześlij je do mnie. Może znajdziemy jakiś trop. Dobra, przesyłam zdjęcie. Ty wiesz, że chyba mrugną? Masz te swoje rany. Ciekawe, jakich mocy użył sprawca. Ognia, laserów, spalającego spojrzenia. O stary, nie pogniewałbym się, gdybym miał taką moc. Słuchaj, nawet jeśli sprawca jest pierwotnym przewodnikiem, wciąż nie wiemy, czy uda się przechwycić jego moc. Wiesz co? Jeśli się uda, to moją pierwszą ofiarą będzie ten złamas, który wymyślił ksywkę sztandarowiec. Bracie, dajże już z tym spokój. Czekaj, chyba słyszę syrenę. Jakieś wymazane kulery. Okej. Dozowcy ustawili kordon w pobliżu. Kazali policji trzymać się z dala. To pewnie nasz przewodnik. Sprawdzę to. Sorry, że przerywam pogadankę, ale może udało ci się dowiedzieć czegoś nowego o ofierze? Nie, nic. W bazie danych nic nie ma. Jego wygląd sugerował raczej kilka wyroków na koncie.
Coś jeszcze? Mówi się łapać przewodnika. Ale macie jakieś wsparcie? Ten przewodnik z pewnością ma swój styl. Rokokowo makabryczny. No dobra. Będę bym sobie dał tak na całe miasto. Fotek twarzy i ran. Mukę zimną. Nie problem. A! Bliska, chcę po zdjęcia po prostu porobić. Proszę bardzo, teraz rany. To bez sensu. Oberwał. Poczekaj, nie strzelaj. Dealer narkotykowy, kilometrowa lista wykroczeń. Spróbuj znaleźć jego skrytkę. Może znajdziemy w niej jakieś wskazówki. Jest i nasz snajper, goni go! Ostrożnie! Czekaj, czekaj! Wyluzuj, wyluzuj! Jestem jednym z nas! W sensie... was! Zwolnij! Nic ci nie zrobię! Zwłaszcza jeśli nie zwolnisz! Dubsed mine. Miło było poznać. Masz go? Nie, zwiał mi. Szybki jest, nawet bardzo szybki. Cholera, jak przewodnik. Palić laser z oczu, wolę jego moc. Nie bądź chciwy. Dziwna rzecz. Przy każdym jego strzale neon, który miał za plecami, przygasał. Pewnie czerpie z niego moc. Wróć do tego neonu. Może coś znajdziesz. Ty neonu, no dobra. Się coś stary, powinieneś zobaczyć, co ten gość potrafi. Wali jakimiś laserami. Fajnie byłoby umieć jego ciosy i używać tak dymu przed spotkaniem z Augustin. Dobra, najpierw musimy go znaleźć. No to jazda. Dobra, jestem na miejscu. Jakieś rady, czego mam szukać? Wszystkiego, co może nam pomóc ustalić jego tożsamość. Ten nasz snajper to raczej snajperka. Zaraz, że co? Szkoda, że cię tu nie ma, Reggie. To najbardziej babskie gniazdo snajperskie, jakie widziałem. A to znaczy, że co? Nie wiem, wyczuwam... kobiecą aurę, na ścianie napis Brent, wypalony dziewczyńskim charakterem pisma. Poza tym to chyba najładniej pachnąca kryjówka zabójcy w historii. Dobra. Podeślij mi fotki wszystkiego, co uznasz za istotne. Okej, okay, rozumiem, dlaczego pomyślałeś, że to damskie buty. Bo to chyba rozmiar gejszy. Ciekawe, kim jest Brent? No, nie pomogę. Okej, okay, niech będzie. To zdecydowanie należy do kobiety. A pamiętasz, co to?
jakiś pyszek. Seryjny morderca czytający romansidła? Wyobraź sobie, Reggie, że ludzie od czasu do czasu jednak coś czytają. I co? Masz jeszcze coś ciekawego? Spokojnie, rozglądam się. Czy on właśnie sfotografował to, co on wiemy? Chyba coś tu mamy. Zasugerował płeć tego bytu ludzkiego? Tak, to faktycznie ciekawe. Może zaryzykuję i spróbuję wyszukać w bazie frazę brand. Kto wie, może nam się poszczęści. Kurczę, gdybym dysponował mocą dymu i laserów, mógłbym zrobić pokaz świetlny w dużym pokoju. O, w końcu zrobiłeś dobry użytek ze swoich umiejętności. Wiesz, Reggie, tak sobie myślę o biustonoszach. To przestań. Poważnie, odpuść. Jak kurwa Augustine, co to jest? Potraktuję ją dymem, a potem jak już padnie, to tak zrobię jej pokaz laserów. Ona myśli, to coś na środku, to na co pokazuje kursor. Znalazłem coś. Gość nazywa się Brent Walker, aresztowany za posiadanie 2 lata temu. 2 miesiące później znaleziono go martwego. Przyczyna zgonu to rana kłuta klatki piersiowej nieznanego pochodzenia. Przesyłam ci adres ulicy, przy której zginął. Nasza snajperka wyraźnie nie lubi sadzić, palić i legalizować. No na to wygląda. Ty, jak to jest? Skoro morduje tylko i wyłącznie handlarzy narkotyków, to dlaczego media podają, że jej ofiary to przypadkowi przechodni? No i? Ale DOZ powinno podać do publicznej wiadomości, że ofiary nie były przypadkowe. Że każdy, kto nie jest handlarzem narkotyków, może się czuć bezpiecznie i to by uspokoiło mieszkańców. Sugerujesz, że co? DOZ celowo sieje panikę? Przecież ich zadanie polega na czymś odwrotnym. Tylko jakiś szalik? No właśnie nie jestem pewien, czy to jest szalik. Dobra, jestem na miejscu, widzę grupkę uzbrojonych bandziorów. Chyba odchodzi tu jakiś niezły deal. Nie chcę ci prawić morałów, ale każdy obywatel ma obowiązek zareagować, kiedy jest świadkiem przestępstwa. Więc nagle chcesz, żebym zaczął zabijać? Nie no, tego nie powiedziałem. Weź pociągnij im z liścia, postraż ich i zabierz towar. Ale mogę ich pozabijać, co? Delsin, pozabijałeś ich? Ja wykonywałem obywatelski obowiązek, a oni wykonywali swój. Przestępczy. Cholera, brama jest zamknięta. O, wcześniej nie stanowiło to dla ciebie problemu. Ale jak ten pajac jest z dymu i rozpędza się tak, jeżeli wędrę, tylko do czemu nie lata z wiatrem jak powalony? Pociągnie po z liścia. Ale to jest dobre pytanie. Byle wiaterkiem mógłby tak ładnie jeździć. Reggie, wow. Musisz to zobaczyć. Nasza błyskawica jest graficiarką i to całkiem niezłą. Nie zapominaj, że ona jest zabójcą. I to całkiem sprawnym. No, musisz przyznać, że laska potrafi zrobić niezły wir. Stary, brand. Jeszcze raz brand. Tylko jeden brand w głowie. No psycholka. Przyznaję, jest niezła. Może jak wyścisz jej moc, uszczkniesz też nieco jej talentu. Haha, bardzo śmieszne. VIP brand. Ale nie powinna zostawiać zapalonych świeczek. Piękny ołtarzyk postawiła. W sumie ja wiem.
wzruszające. To co? Może jeszcze uronisz łezkę? No, to pora na główny punkt programu. Okej, to już jest kompletne wariactwo. Czyli tak, dziewczyna zamawiała sobie jedzenie i przychodziła poopowiadać neonowemu Brentowi, jakiej minął dzień. Kojarzysz restaurację Olafa przy Alaskan Way? Mają jeden z największych neonów w mieście. Gdybym miał neonową moc i słabość do wyżerki, to też bym tam wysiadywał. Już tam lecę. Dobra. O, odpaliła się kolejna część misji pobocznej. A to już później. Jak przejdę do drugiego miasta. Już drugiej części miasta. Waliło, no, mówię ci, psychol. A myślałem, że to ja jestem psycholem. Czy wszyscy przewodnicy to są psychole? No wszyscy przewodnicy to psychole. Kol to był psychol. Tamta dziwna. Ta taka, wiecie, dziwna. Wudu cudu też była dziwna, ta lodowa też była psychol. Wszyscy przewodnicy to są psychole. Podpisze pan petycję w sprawie walki z narkotykami? Dopóki nie powstrzymamy tej zarazy, kolejni młodzi ludzie będą kończyć jak Fetch Walker. Fetch Walker? Narkotyki zatruły jej ciało. Przemieniła się w bioterrorystkę. Potrzebujemy twojego wsparcia, aby ulice były wolne od tego cholernego plugastwa. Plugastwa, tak? Tak, albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. Okej. Okay. Uciekajcie! Uciekajcie! To prawda. Elsie, to wciąż jest wolny kraj. O, Rech, nie wiedziałem, że mam cię na linii. Chyba w kieszeni wybrało mi numer. Ludzie powinni mieć prawo do wyrażania własnych opinii. To była samoobrona, stary. Mieli transparenty, ulotki. Tak sobie myślę, że mniej byś się rzucał w oczy, gdybyś się ustawił gdzieś bliżej neonu tej restauracji, dobra? Ona na pewno wróci, by wyssać z niego energię. Poza tym nie będziesz musiał wdawać się w bezsensowne bójki. To oni zaczęli! Po prostu idź! No dobra, muszę się gdzieś schować. Ale wypas, obserwacja na kloszarda. Na kloszarda? Dlaczego na kloszarda? Nie na Snake'a? O rany, jak to wosko pachnie. Dlaczego nie skroiłam tych dealerów z kasy? Pieniążki, czemu mnie nie lubicie? Chcę się z wami zaprzyjaźnić. No śmiało, chodźcie. Lepsza holka. Spokojnie. Nauczy się jej mocy. To się skitia w pudle, no. Nauczył się jej mocy. Znowu? Szybki jak skup się, Delsin, skup się jak poprzednio. O, nie, nie uciekniesz mi, mam już twoją moc. Zostaw mnie! Dawaj, Delsin, tempo! Możesz biegać po ścianach? Wow, jaka fajna moc. Niezła jazda.
To się za fajna moc. Jakby nie patrzeć, jestem najpotężniejszym przewodnikiem ze wszystkich. Muszę dokończyć pewną sprawę! Nie wracam do Kerden Kay! Kelmolen? Ale żeby na świecie to musisz do jonów dostać, czy na 5 chyba, to skąd to na 5 tutaj? O Jezus Maria! Naprawdę? Matko, ja chromolę, wyluzuj dziewczyno, tak? Spokojnie. Powiedziałam, nie wrócę tam! Nie wracam do Kerden Kay! Dobra wiadomość, mam mniej energii. Zła wiadomość, nie lubię ciemności. Walnięty do zombie! To było mylnie. To szlak, gdybyś odpuściła sobie te próby zabicia mnie, to nie musiałbym rozwalać tych neonów. Nie trzymam za Augustine! Zdura, jesteś jednym z jej robotów! Ile razy mam ci... Co? Ona ma roboty? Ma roboty. Chcę tylko trochę twojej mocy. To wszystko. Zostaw mnie! No i nie załatwiła przy ostatnim neonie. Przy ostatnim. Nie wracam do Kerden Kay! Rany, ale śmiga! No na miłość boską. Przestań do mnie strzelać, jak tylko neony chcę wysłać. No bez jaj. Dobra wiadomość, ma mniej energii. Zła wiadomość, nie lubię ciemności. Walnięty dozowiec! Niech to szlak, gdybyś odpuściła sobie te próby zabicia mnie, to nie musiałbym rozwalać tych neonów!
Bo nie wracaj, Jany. Na miłość moją. Nic nie poczułem. Zrozum, nie trzymam z Augustyn. Zura, jesteś jednym z jej robotów. Ile razy mam ci... Co, ona ma robotę? Chcę tylko trochę twojej mocy. To wszystko. No dalej, moce. Wiem, że tu jesteście. Zaskoczcie mnie. Oj, będę z tego korzystał. Nie! Przestań! Zostaw mnie! Przylają się dzidy laserowe, dosłownie. Nie wrócę tam! Nie chowaj się! I tak cię znajdę! Gdzieś ty się podziała! Daming jest dobry, no jest dobry. Nie wrócę tam. Nie sądziłam, że trafi na mnie, że będę jedną z nich. Moja moc była zaskoczeniem. Rodzice mnie oddali, pomimo tego, że mieli świadomość, co rząd robi z takimi jak ja. Nie wiedziałam, co robić. Mój brat, Brent, chwycił mnie za rękę i uciekliśmy. Brat? Życie na ulicach było trudne. Zdrowe. Przemieszczaliśmy się z miasta do miasta, ale w końcu poznaliśmy dealerów, którzy wciągnęli nas w swój świat. Dragi. Dragi były wybawieniem. Ale nam wiecznie było mało. Zjazdy były najgorsze. Człowiek musi wtedy walnąć działkę. A kiedy tracisz swój zapas, gdy sądzisz, że ktoś ci go ukradł, dilerzy... Elektrycznie, dokładnie. Każą ci robić rzeczy, których... Zabiło własnego brata? Za dragi? O Boże, Brent, co ja... Nie chciałam go zostawić, ale zostałam złapana. To nie było normalne więzienie. Cringe mode. Uczyli mnie strzelać, nauczyli jak zabijać. W dniu wypadku i ucieczki byłam już wyszkolona. Dlatego wiedziałam, jak dokonać zemsty. Brent, obiecuję ci, że wypalę twoje imię na ciele każdego zabitego przeze mnie dealera. Żeby już nikt nie musiał cierpieć. Ale to już nie jest wasza wina. Nikt. No szalona. Wszyscy przewodnicy są szaleni. Hej, Delfin. Delfin, żyjesz, stary? Co się stało? Dobrze się zbizałeś. No, dawaj dalej. Chodź, wstawaj.
Ło! Stary, dobrze jest. Spisałeś się. Wiem, gdzie zamknąć tę sukę. Gdzieś, gdzie Augustyn jej nigdy nie znajdzie. Teraz już nikomu nie zrobi krzywdy. Ej, nie. Ona likwiduje tylko dealerów, stary. Likwiduje? Delsin morduje dealerów. A jak myślisz, co ja robię z DOZ? To co musisz! Ratujesz swoich współplemieńców! Nie, stary, puść ją. Nie! Nie ma mowy! To, że oboje macie tę samą przypadłość, nie dar, przypadłość, nie oznacza, że będziemy się litować nad każdym ściernem. Zawsze stoję za tobą murem, tak? Zawsze. Ale ona idzie do paki. Hej! Jezu, co ja mam zrobić? Zdeprawuj z niej. O! Dziupcie, czyli chyba... Czy nie chyba? To jest tak jak przedawkować leki, zrobić przez to brata i niszczyć po kolei apteki. No w sumie tak. Ocal. Jak reklama o wyróżnia na kanale SG. Go Bibet. Nie po to czerwonego orzełka powiększałeś. Demoncuje fabułę pewnie jak zwykle. W sumie chyba i tak będę Infamousa przychodził dwa razy. O losie przewodników decyduję ja. Nie ty, nie my. Ja. Poważnie? Pan luzaczek kozaczek chce w końcu wziąć na siebie odpowiedzialność? Za kogo pytam? Za pieprzoną bioterrorystkę? Kocham cię, brachu. Nie chciałbym, żeby stała ci się krzywda. Dobra. Ale jak ona jutro zabije komuś ojca, a pojutrze matkę, ty weźmiesz za to odpowiedzialność. Przejdzie. Tak. Pogadajmy. Dobra. Ciekawe, czy jakbym wybrał dobrą opcję, to byłby niebieski neon w okolicy. Ale w sumie nie, no na pewno z chęcią przejdę tą grę jeszcze drugi raz, żeby zobaczyć. Reggie. O, co tam? Spotkanie klubu przewodników już zakończone? Ja tylko chciałem porozmawiać i dowiedzieć się, czy ona nam pomoże, okej? Nie, no mam nadzieję, że nie strzelisz teraz focha, Reggie. Wiesz, że tego nie znoszę. Ktoś taki jak ona nie powinien chodzić po ulicach. Zapominasz, że jest jeszcze jeden taki jak ona? Ty jesteś inny. Tak, wiem. Jestem twoim bratem, który prosi cię o pomoc. Sakerpęcz jest albo... Jeśli nie chcesz tego albo, zrobić więc dla jak mnie, już na czerwono, to przynajmniej no. Zrób to dla plemienia. Dobra, co mam zrobić? Wszystko na czerwono. Muszę przetestować nową moc. A ty jesteś moim człowiekiem od namierzania przekaźników rdzeniowych. Okej, okay, wysłałem. Przejdę teraz na MGS-u dzięki. Na czerwono. Dam znać, jak coś zgarnę. Nie. Nie interesuje mnie to. Bye bye, jak już przejdę, jak już przejdę, zrób podejście, to przejdę. Ej, żarówo, co to za świecące skrzynki, które DOZ wszędzie porozstawiał? Tak, zdaje się, że mają nas namierzyć. Chyba wiem, jak je wykorzystać. Mogę zaczerpnąć z nich energię. Zamierzam spróbować z mocą neonu, którą mi sprezentowałaś. Sprezentowałam? Masz ochotę dołączyć? Może wprowadzisz mnie w arkana nowych umiejętności? Czemu nie? Sprzątnęłam już dzisiaj dostatecznie dużo dealerów. Dobra, dziewczynka. Wal się. Jeden przekaźnik podobno jest na rogu drugiej i main. Wiem, gdzie to. Widzimy się tam.
Mam własnego sługusa. Robić własną armię zła. Ale nie, akurat jeśli mam teraz jakoś ocenić Infamous of Second Son, to jest zdecydowanie lepsza część niż jedynka i dwójka razem wzięte. W szczególności bohater jest zdecydowanie lepszy niż Skull. Choć no, jest jeden zasadniczy błąd. Błąd, nie błąd. Też powiedzmy zależność w grach Sucker Punch, że wszystko Fetch, robią tutaj. W systemie trójjedynkowym. Nie przepadam za nami rzeczami, czyli przewodników. Jest coś albo bardzo złym, albo bardzo dobrym. To nie jest zbyt dobry pomysł. Jesteś zdany tylko na siebie. W ogóle ma Femme spadł czy coś. Na PS3 jest Slim, chyba to się nie dziwi, że Femme nie spada. Jeśli akurat właśnie coś zrobiłeś, to to przegapiłam. Konsolę, tylko konsolę. Ej, widzieliście tu dziewczynę? Niska, fioletowe włosy. Jest tyle. Zero litości. Strzelać, żeby zabić. Wow. Słyszałam strzały. Mówiłam, że cię namierzą. Nie, to był chyba tylko patrol. Znalazłam kolejny przekaźnik. Zostawiłam ci wskazówkę. Widzisz? To neonowy znacznik. Kumam. Zaprowadzą cię do celu. Ej, Fetch, wiem, że cały czas zajmujesz się wykańczaniem dealerów. Dealerzy zniszczyli mi życie. Zmuszali mnie do pewnych rzeczy. Tak, pamiętam, mówiłaś. Ale czy nie powinnaś być bardziej wkurzona na rodziców? Na ludzi, którzy traktują przewodników jak dziwadła? To przez nich zaczęłaś zadawać się z tymi szumowinami. No ale co, masz na myśli aktywistów z Lifeline? Tak, dokładnie. To oni urządzają nagonki na takich jak my. Gnębią nas, szczują na nas ludzi. Do ich przydałoby się uciszyć. Ja tylko zabijam dealerów. Nie mam pojęcia. Ale to by było ciekawe. W końcu nawet idioci mają prawo do wyrażania opinii. Gwarantuje to konstytucja. Masz za swoje, ty parszywy śmieciu handlujący trucizną! Ej, Dymku, chcesz dołączyć? Dymku? I BUM, dziecinko! Uuu! Fajna moc. Będzie USO? Nie wiem. Stary, wszystko okej? Tak, wciąż potrzebujesz pomocy? Nie potrzebuję, ale się przyda. Uważam, że powinniśmy się skupić na prawdziwych bydlakach. To aktywiści nie dają ci spać? Gdyby udało mi się ich wszystkich uciszyć, to dopiero byłaby adrenalina. Słyszę, że bardzo kwestie, jakim to proszę nie jadzi sobie wspaniale z efektami świetlnymi czysteczkami. Całe tęcze. Nie, to na pewno.
No popatrz, to wygląda bardzo dobrze. Ej, przypadkiem jakiejś podobnej mocy nie miał gościu z Science Villa? Nie, na pewno bardzo dobrze mi się w to gra. Jest. Śmiało czekam na te ciary. Mówię, będę to mówił tak, ja mogłabym wyjść rok temu. Ty, nawet wczoraj, tyle że bez szału wczego. Nie chcę, żeby był super speed i skok. Może. Kilka innych pobocznych umiej, bo więc się w tych dwóch. Wygrałem G. O, wygrałaś G, Mestus. Jaką G? Ekstra wybuchowy laser. Najpierw ty. O, panie. Okej, czas wrócić na szlak. Co? Utraciłem moc dymu? To po co zdobywać nowe moce, skoro tracę wtedy stare? Kto mnie pozwie? W sumie nie wiem, który to mnie obierzał. Dobra, nie będę wszystkich mordował. Traciłem moc dymu, a moc dymu była fajna. Możemy się tam, będę mógł później zmieniać w locie moce. Po co ja te odłamki zbierałem? W sumie i tak mam dużo odłamków, więc sobie mogę pozwolić na nowe moce. Nie wiem jeszcze. Lol. Nie, no kiepsko, demon, kiepsko. No, Fetch, widzę, że poszerzasz horyzonty. Co, wybiłaś już wszystkich dealerów? Nie, no przestań, wkurzyli mnie. Ale nikogo nie zabiłam. Tylko delikatnie skarciłam ich laserem. Tak, pewnie. Jestem pewien, że ci się podobało. Muszę przyznać, że nękanie aktywistów mnie kręci. Powtórzmy to, jak skończysz uganiać się za mocami. Z tego co pamiętam, to można przełączać między mocami, a to pewnie później się jakoś dowiem, jak to zrobić. Fajnie, że ten nowy super speed trwa 2 sekundy, a na pewno będzie można przedłużać. Więc znowu niższy napięcie z polerem, zobacz jak. Dezen, jak mogłeś? One Punch Man! Ło, jak mnie wybiło.
Ale coś na GOGa wybierałem, jakieś RPG. Jakieś JRPG, nawet nie ma co myśleć. Fajna fala. Jestem nieskończony! Kurde, stary, nie wiem co to było, ale było głośno. Wiesz, jeśli chciałabyś kiedyś do mnie dołączyć... Myślałam o tym, co mi powiedziałeś. O dealerach na ulicy. Tak? Tak. Strasznie zalezli mi za skórę. Może czas się odwdzięczyć. Z chęcią ci podowarzyszę, kiedy przyjdzie czas. Jasne, randka. Tylko, że z wianuszkiem z trupów w tle. Zadzwonię, jak coś się zacznie. Dwójka psycholów. Nowe ulepszenia, dobra. Moce. Neonowe moce. Ataki wręcz. Dymne. Moje moce dymne jakoś się popsuły. Wysysanie. O, fajne. Neony, szybkie wyssanie. Aha, czyli jest 5 poziomów kalmy złej, dobra. Fosfory pion, przytrzymaj L1, bez... Aha, dobra. Bąbel naciśnij, F1 bez... Dobra. To jest. Miło. No dobra. Tu już teoretycznie wszystko odblokowałem. Jeszcze mam dużo tych odłamków. O, mogę przejmować, jednak dym. Dostałem się. Ja mogę moc przejmować. Dobra, czekać. No sorry. Eksperymenty robię. Chyba, że... Jak się zmienia moc? Jest coś pokazanego? O, mam kolejną misję, dobra. Zła karma, dobra karma. Dobra, najpierw poboczna. Ale bardziej ciekawi mnie, jak mogę zmieniać moce.
W czwartek idę. Dobra, chyba mogę zmieniać moce. Halo. Zobaczmy w opcjach. O, jest HDR. No nie mogę zerknąć, no nic. A nie, przecież po prawej stronie jest. Zweite Ilwar, Jezus. Pierwszy raz słyszę o takim tytule. Także nie powiem ci nic.